pada. Co cię pociągało w Brie? Nie wiem. Fajnie, że Nutsa mnie lubi, bo jest piękna. Nie dałem jej jeszcze szansy, a byłbym egoistą, gdybym nie miał drugiej lub trzeciej dziewczyny. Porozglądam się. Jaki masz typ? Uroda jest drugorzędna, ale musi być sexy. Jednak najważniejsza, a miałem z tym problem, jest lojalność. Zdradzała mnie. To potrafi skrzywić psychikę. Jestem bardzo lojalna. Nikt nie powie o mnie złego słowa. Jesteś uroczy i chcę cię poznać. Nie wiem, czy jesteśmy parą, nie umiem mrugać. Myślę, że jesteśmy. Nie patrz teraz, ale rozumiem język ciała. Myślisz, że coś kombinują. Ona na pewno. Ale jemu to zwisa. Trochę zmokłam. Wejdźmy. Fajnie, ale do czasu. Wezmę drinka i wracamy do rozmowy. Pogadamy? Ze mną? Chodź, pewnie. Opowiadaj. O Zaku? Kocham go. Poczekaj. Zwykle daję ludziom zbyt wiele szans, ale czuję, że Zak jest moją parą. Zak chyba poszedł z Brią. Do bzykalni. Robią to? Może warto spróbować być lepszym człowiekiem. Nie. Byłam z tobą szczera. Pamiętaj, zanim zrobisz coś głupiego. Owinęłam go sobie wokół palca. O nikogo się nie martwię. Znowu będzie po mojemu. Ufasz mi? Nie całkiem. Wiem, że tak. Chodź. Niech robi, co chce. Jak wybierze Brie, będę rzucać kwiaty na ich ślubie. Ale przed chwilą mówił, że jestem jego parą na 100%. Zak potrafi manipulować ludźmi, robi to bez przerwy. Ale gdyby znalazł właściwą osobę, to by przestał. Ludzie są porypani.